Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz, ale już ostatnim w zasadzie w tej ligowej potyczce LK Ligi Futsalu znajdujemy się na hali Mosir. Jeszcze poniedziałek baraże i Puchar Ligi Futsalu, ale dzisiaj z nami mistrzowie, którzy już tydzień temu jako pierwszy raz w historii zapewnili sobie mistrza ekstra klasy, ale dzisiaj potwierdzili swój kunszt, wygrywając po raz drugi z domem weselnym Sylwia. Tak, oto przed nami Tylicki, ale panowie, chciałbym usłyszeć, kto wygrał tę ligę? Tylic! Słabo, kto? Tylic! No to trzeci raz, kto? Tylic! Gratulacje. Tomek, kapitan, ja dzisiaj jestem z wami, wyczułem klimat, tyliczowy, czerwono. Tomek, to jest coś kapitalnego, co robicie w naszych rozgrywkach. 8 lat, 6 wygranych. Już nie pytam się, bo wiem, jak mi odpowiesz, czy to się robi tak, czy tak, ale ogólnie Tomek, no kapitalna forma, wróciliście w najlepszym stylu. Przekaż mi tutaj, że tak powiem, będę mikrofonik. Jest rok 2030, Tylicz znowu na podium, pierwsze miejsce. Dziękuję wszystkim kibicom, wszystkim tu zgromadzonym. A teraz tak na poważnie, to kto wygrał ligę? Tylicki! Przekazujemy dalej, jedziemy. Ja pozwolę przejąć ten mikrofon, a Tomkiem, żeby nie był tu do tyłu z Tomkiem. Łukasz Krupa, debiutant, przed mikrofonem też debiutant? Nie. Zdarzyło się tam. Ale u mnie. Parę razy. Nie. Nie, ale fajna historia, bo Łukasz przychodzi mega wzmocnienie dla Tylicza i Łukasz, można już śmiało oficjalnie powiedzieć, asystentem Ekstraklasy. Czy jak wchodziłeś w szeregi tego zespołu, spodziewałeś się, że nie tylko wygracie, ale ta statuetka za asystenta trafi do ciebie? Nie spodziewałem się, że trafi statuetka, ale najważniejsze, że wygraliśmy i była dobra zabawa i to się liczy. Szybko się wkomponowałeś w te skrzypce Tylicza. Co się ma mnie wkomponować w taki zespół? znam się z chłopakami, także nie było problemu. Super, a zostajesz na Orlika? Zobaczymy, lecimy dalej. Twarz Tylicza, Jan Zieliński, witam serdecznie. Ja witam, dzień dobry. Jasiu, wezmę ten mikrofon, widzę, że lubicie mikrofony, ale będę trzymał, bo zadaję pytania. Jasiu, jak ocenisz ten dwumecz z Sylwią? No, tempo było dobre. Można? Proszę bardzo. Tempo było dobre, chłopaki są zmęczeni troszeczkę już tym sezonem, widać po twarzach, że uśmiechnięci. No, dwa razy udało się nam wygrać z Sylwią. Myślę, że uważam ten sezon za udany. A który mecz był najcięższy w sezonie? Myślę, że ten, na którym mnie nie było. Jasna sprawa. Krzysiu Tomczak. Krzysiu, ta historia, którą tworzycie, jest naprawdę wyjątkowa i rzeczywiście może tak być, że w 2030 roku ci sami zawodnicy będą w stanie rywalizować tak, żeby wygrywać te ligi. Tak na poważnie teraz pytam. Jak tylko zdrowie pozwoli, to pewnie, czemu nie? No zdrowie na razie fajnie, że pozwala, ale gdzieś tam w tamtym roku przejawiały się myśli o odboju, ale tutaj o takich myślach na razie chyba trzeba zapomnieć. No, przy tym obrocie sprawy wygrywamy 6. raz. Zaczęliśmy sezon zwycięstwem z Sylwią, kończymy sezon zwycięstwem z Sylwią, mamy mistrza. Cóż, cieszymy się. No ładnie to spuentował, rzeczywiście. Nawet ja tak nie pomyślałem, ale rzeczywiście no bardzo ciekawe porównanie. Szczepan, Rosiek. Szczepan, no kapitalne wejście tutaj w skład Tylicza. Ja wiedziałem, że jak ty tutaj przyjdziesz, to też zrobisz swoje. Łukasza nie znałem, więc ciężko mi było powiedzieć, ale twoją osobę już znamy na wyrost w naszych ligach, duża wartość. Fajnie się gra z Tyliczem? Tak, przyjęli mnie bardzo ciepło tutaj w drużynie. Chłopaków też znam już od dawna. Także mijaliśmy się tam za czasów jeszcze Ekstraklasy, gdzie grałem w innej drużynie. Także bardzo się cieszę, że w jakikolwiek sposób mogłem chłopakom pomóc i cieszę się również z nimi z tego zwycięstwa. A jaka przyszłość Rosia będzie w kolejnym etapie naszych rozgrywek, czyli Sufixliga? Nie jest jeszcze znana, ale mam nadzieję, że prędzej czy później się każdy dowie. Powiem ci szczerze, że to będzie bardzo ciekawe. Naprawdę to będzie bardzo ciekawe. Jakub Gryński. Opoka pleców, opoka tyłu, opoka przodu, opoka, że tak powiem, bramkarza z przodu, nie? Chodzi o to, że Kuba, no z tyłu to ściana. Gratulacje za twoje występy w tym sezonie. Dziękuję. Następne pytanie. Następne pytanie. Jako obrońca potrafisz nie tylko bronić, też pomagać bramkarzowi, ale też jesteś mega ofensywnym zawodnikiem. Skąd tyle pary w tobie, że potrafisz tak naprawdę zapierniczać od przodu do tyłu? Chcę strzelać bramki, chcę asystować, chcę wygrywać. Ale wszyscy chcą i tak nie potrafią. No to co ja poradzę? To nie moja wina, nie no, pół żartem, pół serio oczywiście, no dobrze, że wpada, koledzy podają, dobrze podają, czasami do pustej bramki, więc tylko dołożyć nogę i tyle. No, dołożyć nogę też trzeba tam się znaleźć, prawda? Oczywiście, że tak. Kuba, gratulacje. Mario, dzisiaj fantastyczny mecz, ale tylko nie tylko dzisiaj, bo kiedy Tylic się potrzebował, też tam byłeś i fajnie chłopaki tydzień temu powiedzieli, że Mario to też twoje mistrzostwo. No Mario,
z całym szacunkiem, jesteś starszą osobą tutaj, ale wiele pokazujące umiejętności tutaj. Chylę czoła. No dziękuję bardzo. Staram się ile mogę. Jest mistrzostwo, w tym wieku już to jest podwójna radość. Można rękawice odwieźć. Nie zgadzam się, bo jeszcze możesz coś dobrego pokazać. Pamiętasz, jak na Orliku mówiłeś, że być może dostaniesz propozycję z Sylicza, chciałbyś się spróbować i dostałeś i patrz, i wykorzystałeś tę sytuację. No, los się uśmiechnął. Z chłopakami jest cudowna atmosfera. Będziemy świętować mistrzostwo. Pewnie, że tak. Będziemy świętować mistrzostwo. Andrzej, gratulacje. Tak zapytam, czy jest któreś mistrzostwo, które smakowało bardziej wyjątkowo, czy każdy smakuje tak samo? To w przyszłym roku. W 2030. Nie, myślę, że wszystkie zwycięstwa smakują tak samo dobrze. Choć w tym roku no, ta przewaga jednak była dosyć spora. Nie spodziewaliśmy się tego na początku sezonu. Ale myślę, że na pewno jeszcze nieraz zaskoczymy i może jeszcze uda się wygrać jakąś ligę. I jeszcze mam jedno w sumie pytanie, bo też mnie interesuje, jakie mieliście podejście dzisiaj do tego meczu, bo jest mistrzostwo zapewnione, ale chcieliście na pewno też wygrać z Sylwią. To nie było tak, że dzisiaj graliście o pietruszkę. No dzisiaj mieliśmy takie podejście, że mamy 3 punkty straty i musimy wygrać 2 bramkami. Takie było podejście, no i tak się też stało, wygraliśmy 2 bramkami. Rzeczywiście było troszkę inaczej w tabeli, ale podejście było, żeby dzisiaj jednak wygrać ten mecz, zakończyć tą ligę tak jak ma być, jak przystało na mistrzów. Jak przystało na mistrzów, 6-krotnych mistrzów, proszę bardzo. Dziękować tutaj naszemu sponsorowi za ten obóz w Dubaju. Dzięki. Ja znam oczywiście ich sponsora, także dziękuję panu Rapaczowi też w moim imieniu. Też mam nadzieję, że przyjdzie na galę, bo takie zaproszenie wystosujemy, ale dzięki takim ludziom też Tylicz właśnie może się spełniać na naszych rozgrywkach. Panowie, 5 z każdym. Teraz już będziemy robić 6, ale jak? Właśnie w ten sposób chyba. Mistrz jest na razie tylko jeden. Tylicki, dziękuję za uwagę.